Teraz ja się przeniosę w jeszcze odleglejszą przeszłość. Wybierzesz sama okres w Twoim życiu, w Twoim którymś życiu, który jest bardzo znaczący do Twojego całkowitego rozwoju duchowego na planecie Ziemi. Policz od 3 do 1, pstryknę palcami i znajdziesz się w takiej sytuacji, w takim okresie swojego istnienia, który jest bardzo znaczący w rozwoju i będziesz dokładnie mogła opowiedzieć, czym się zajmujesz, co Cię interesuje, jakie działania tu na Ziemi wykonujesz w celu własnego rozwoju. I liczę 3, 2, 1. Już. I teraz mów, gdzie jesteś, kim jesteś, czym się zajmujesz? Jestem w Egipcie. Jesteś w Egipcie. Ale nie jestem przy piramidach. Piramidy dobrze znam, nie jestem przy piramidach. Jesteś przy piramidach? Nie. Nie jesteś. A gdzie jesteś? Nie znam tego miejsca. I znam. To jest świątynia. Czyja świątynia? Kogo świątynia? Boga Wszechmogącego. W starożytnym Egipcie? Tak. Ten Bóg ma jakieś imię? Słońce. Aha. Jesteś... Kto w tej chwili jest panujący w Egipcie? Echnaton. A, to właśnie on wprowadził kult Słońca i jednego Boga. Jesteś kapłanką może? No. Nie. To czym się zajmujesz? Prawdą. Mam przekazywać prawdę. Jesteś... Mamy zmieniać historię. Powtórz. Mamy zmieniać historię. Kto ma zmieniać historię? Tacy jak ja. A to jest przekaz od kogo? Skąd wiesz, że masz się tym zajmować? Od Boga. Bezpośredni? Tak. Od Boga... Wszechmocnego. Wszechmocnego Boga Słońce, tak? To jest więcej niż Słońce. I Ty o tym wiesz, tak? No świetnie. Dobra, jak się to teraz przekłada na Twoje życie, w sensie, co robisz konkretnie w tym życiu, w tym Egipcie? Budujemy świątynię, zmieniamy historię. A z kim współpracujesz? Z faraonem. Z Echnatonem? Tak. Jego żoną. Jak ma na imię? Nefertiti. Mhm. Jesteście przyjaciółkami? Nie. Ty jesteś podładną? Jak... Tak. Jesteś... A jakie czynności zwykle wykonujesz? Konkretnie, czym się zajmujesz? Piszę. Piszesz? Tak. Hieroglify? Tak. Tak, tak, tak to... Tak mów. Nie są to znaki ze zwierzętami. A dlaczego nie? Bo nie widzę takich przed sobą. Przed sobą piszę. Nie są to takie znaki. Czy są jeszcze w tym okresie używane inne rodzaje pisma? Tak. A dlaczego ty akurat piszesz w takim, a nie w innym? Bo mam przekazać prawdę. Czyli rodzaj tego pisma ma związek z tym, że jest bardziej ścisły, bardziej precyzyjny? Czy jest tajny? Zrozumiany będzie bardziej. Będzie? Będzie. A kiedy będzie zrozumiany? Tego nie wiem. Ja mam pisać. Ty masz pisać... Prawdę. Prawdę, wiedzę, którą dostajesz bezpośrednio od Boga, tak? Tak. I pomaga mi przy tym faraon. Jego żona. Oni dużo wiedzą.
Tak. Dobrze. Będziemy śledzić ten twoje życie w tym czasie w Egipcie. Powiedz nam, jak masz na imię? Kali. Kali. Kali chyba tak. Takie imię słyszę. Jak to się pisze? Jak to się utrwala na, nie wiem, na papirusie? Nie umiem powiedzieć. Nie potrafisz napisać? Napisać może bym potrafiła. Momencie. Pozostajesz w głębokim transie. Ja wezmę kartkę. Jestem. Twoje ciało w tej chwili jest, leży, uśpione. Czy, żeby lepiej to napisać na kartce, czy lepiej cię posadzić, żebyś mogła pisać? Nie trzeba. Trzeba. Potrafisz to napisać i tak. Daję ci ołówek. Jestem. Co jesteś? Dobra. O, momencik. No. To już całe twoje imię? Tak. I to jest? Tak zapisuję. Tak zapisujesz. Czekaj, ja teraz będę tego. Dwie kropki oznaczają co? Wodę. Woda. Woda. Później jest taka, taki wężowata linia. Ziemia. Woda, ziemia. Ziemia i pionowa kreska. Trzeci znak. Rysowałam poziomy. Aha, bo to jest. To jest pionowo, tak? Zaczyna się na górze. Dwie kropki. Tak, na górze. Tak. Niżej jest to, tak. No dobra, to jeszcze niżej jest ja. Ta pozioma. Co? To ja. Ja w sensie podpisu, czy. Ja, człowiek. Człowiek? Tak. Osoba. Człowiek. 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 Powiedz nam teraz, gdzie się uczyłaś tego pisma? Na dworze królewskim, na dworze faraona. Kto się jeszcze tym pismem posługuje oprócz ciebie? Inni podobnie do mnie. Ilu was jest takich? Kilkunastu uczymy się. Kto was uczy? Kapłan. Imię tego kapłana? Nie słyszę. Kasiel? Jak? Kasiel? Kasiel. Możliwe. Możliwe. Powiedzmy, że to w tej chwili to jest może nie najważniejsze. I tylko ta wasza grupa zna ten rodzaj pisma? Tak. Tylko myśmy się go uczyli. Tylko nas go nauczali, ale chcieli, żeby wszyscy znali. Od jak dawna jest używany ten rodzaj pisma u was w Egipcie? Niedawno. Niedawno. Nowa rzecz. Nowa rzecz, nie wszyscy mogą się jej uczyć. Nie wszyscy mają czas. Mają inne zadania. A jakie na przykład mają zadania? Przeróżne zadania ma człowiek na ziemi. I kto przydziela te zadania? Faraon. Tylko faraon? Pan Bóg. Pan. Wszechmogący. Stwórca światła. W porządku. W porządku. W porządku. No świetnie. Teraz mi powiedz, spisujecie tą mądrość, tą wiedzę, która jest wam przekazywana. Na czym to piszecie? Jak jest? Na papirusie. Na papirusie. I zapiszecie jeden papirus i co z nim robicie?
Zwijamy i oddajemy. Komu? Kapłanowi. Kapłan co z tym robi? Nie wiem. Zabiera to. Zabiera to, mówi, że to będzie bardzo potrzebne i że będzie przekazywane dalej. Ale my się już tym nie zajmujemy. To nie jest nasze zadanie. A mnie interesuje właśnie to, co on z tym robi, gdzie on to przechowuje i komu to... Oddaje faraonowi. Faraon będzie tym dysponował. Dobrze, no to wobec powyższego, co faraon z tym robi? Nie wiem. Mówi, że prawda musi zostać przekazana. Dobrze, powiedz mi, jak długo się już zajmujesz spisywaniem tej wiedzy? Kilkanaście lat. Uczono nas rozpoznawać znaki, pisać znaki, przepisywać opowieści. Przepisywać. Przepisywać, czyli bardziej konkretnie. Spisywać opowieści. Powiesić? Spisywać opowieści. A, spisywać? Kapłan opowiada, my musimy to spisać. Aha, czyli to jesteście... To wygląda jak szkoła. Dobrze, to teraz jeszcze przesunę cię w tamtym żywocie, w którym w tej chwili jesteś, o parę lat do przodu. Będziesz po prostu starsza. I policzę od 1 do 3, od 1 do 3 i przesuniesz się do przodu o parę lat, wtedy, kiedy będziesz więcej wiedzieć na temat całej tej sprawy spisywania, przekazywania, magazynowania tej wiedzy. Uwaga, 1, 2, 3, już jesteś starsza i opowiedz mi teraz, co z tymi, z tą wiedzą, z tymi papierusami i to tam... Przepadnie. Przepadnie? Przepadnie. Całkowicie nie do odtworzenia? Do odtworzenia. Ale dużo przepadnie. Dużo przepadnie, wszystko zniszczą. Przywracają starych bogów. Wszystko przepadnie. To jest tak, to znam tą historię i w ogóle Echnaton też zostanie to jakby wymazany z pamięci, tak? Biedny król. Biedny król. Biedna królowa. A czy ty pamiętasz wszystko to, co spisywałaś ty osobiście? Tak. Potrafiłabyś to napisać? Nie wiem. Ale napisałaś swoje imię i potrafiłaś. Tak. Czy inne już bardziej skomplikowane rzeczy potrafiłabyś? Nie wiem. We fragmentach chociaż? Mogę spróbować, ale nie wiem. Coś jest nie tak. I to jest ważne. Coś jest nie tak, co jest nie tak i dlaczego jest nie tak. Ktoś nie pozwala? I to jest ważne. I teraz chcę wiedzieć, dlaczego ten ktoś nie pozwala. I kto to jest? Ta wiedza ma być zostać ukryta. Coś więcej na ten temat. Nie wolno mi jest podawać bez wyraźnej zgody. Kto może wyrazić tą zgodę? Bóg Wszechmogący. To zwracam. Ja nie dostałam zgody, nie. Ty nie dostałeś? Nie. Nie. Są tacy, co dostali. Czy możesz mi powiedzieć, czy ja mogę odszukać kogoś, który... Tak. Tak. To jest wiedza od ciebie, czy od kogo? Nie, to nie ja mówię. Nie wiem. Kto? Z kim rozmawiam? Mów. Ariel. Ariel? Ariel. Jesteś archaniołem? Tak. Opiekuję się nią. Jesteś opiekunem. Teraz śledziłeś na pewno cały ten przebieg tej sesji. Tak. I wiesz, co mnie w tej chwili nurtuje. Chcę dotrzeć do kogoś, kto potrafi spisać tą wiedzę
którą kiedyś spisywała. Ona została odnaleziona i Maja ma książkę. Maja dostała książkę, jeszcze jej niecałe przeczytała. Podaj tytuł. Autora i tytuł? Skarby Echnatona. Jak? Skarby Echnatona. Skarby Echnatona. Kto to napisał? Jak się nazywa autorka? Autor. Autor? Rilk. Jak? Rilk. Jeszcze raz. Nieważne, to znajdzie. No, chciałeś coś powiedzieć? Jesteś całkowicie bezpieczna. Jesteś pod opieką Ariela, pod moją opieką, pod opieką moich opiekunów duchowych. Także twoja obawa jest bezpodstawna, nie musisz tego robić. No więc mów teraz, co jeszcze potrafisz powiedzieć? Są ludzie, którzy znają prawdę, nikt nie chce ich słuchać. To są ludzie, którzy znają prawdę. To oprócz autora tej książki, Skarby Echnatona, kto jeszcze możesz powiedzieć? Na całej planecie są tacy ludzie. Oni sami przyjdą. Gdzie przyjdą? Będą szukać pomocy. Dobrze, ten kanał by mógł być po prostu otwarty przeze mnie. Jak to zrobić? Światło. Tak? Maja mówi. Tak? Światło. Takie tornado światła widzę, nie rozumiem tego. No ale opisuj to, co widzisz. Otwiera się niebo. Tak. I światło. Wygląda to jakby świetlne tornado. Mhm. I ono dotyka ludzi. Mhm. Nie rozumiem tego. No, ja się domyślam, powiedzmy. Ale... To widzę. Mhm. I widzę chmury. Chmury, które... Niepokoją mnie te chmury. Tak, symbolizują niebezpieczeństwa, które są nad... Są ciągle chmury. Nad planetą? Tak. Nad ludzkością? Tak. Czy w dalszym ciągu rozmawiam z Arielem? Nie. To ja Maja. Mhm. Ale nie chcę mówić. To zwracam się do Ariela. Powiedz nam, jeśli jest to możliwe. Ja rozumiem pewne ograniczenia. Rozumiem w sensie, że przyjmuję bez tego. Powiedz mi, Arielu, czy obecna sytuacja, która jest na Ziemi, czy to jest okres jakichś przemian gwałtownych, które... Ogromnych przemian. To są przemiany, czy to tylko fizyczne, czy również duchowe? Najważniejsze są zmiany wewnętrzne. Poszczególnych ludzi? Tak. Ich światło. Rozumiem. Musi być otwarte. Muszą się otworzyć. Mógłbyś powiedzieć, przybliżyć mnie, Bolesławowi, co ewentualnie, jaka jest moja rola, żeby ułatwić tą przemianę, która teraz ma. Szukaj zagubionych dusz. Tak, szukaj zagubionych dusz. Jest ich bardzo wiele. One cierpią, bo nie umieją otworzyć się na światło. Szukaj ich. Czy potrafisz popatrzeć przyszłość? Bliską przyszłość, nie mówię o dalekiej. Tak. Powiedz, co nastąpi w moim życiu i w życiu naszej grupy. Wiesz, czym się zajmujemy?
co się wydarzy w najbliższej przyszłości i ewentualnie dorać, co mamy robić. Dużo światła, dużo zwolenników, nawet bym powiedział wyznawców. Co? Wiesz, jakie to rzesze trudne? Ludzi. Wiesz, jakie to trudne? Wiem. Nie obawiaj się. Każdy czuje to w sercu. Zostaną obudzeni to światło. Tak, no to tak, ja takie polecenie, radę czy ukierunkowanie to otrzymałem już, otrzymuję od czasu do czasu. Ode mnie nie możesz go otrzymać, nie mam pozwolenia. Nie mam pozwolenia, żeby mówić ci więcej niż mogę. Ja to rozumiem i szanuję oczywiście. Idziecie w dobrym kierunku. Mhm. Uważajcie. Na kogo? Na materię. Aha. Wielu ludzi będzie miało złe pobudki. Da. Musicie patrzeć na nich sercem. Co? Nie oczami. Sercem. To zobaczycie w ich oczach prawdę. Lub nie. Rozumiem. Czy możesz i chcesz powiedzieć coś więcej, bo chętnie bym posłuchał, skorzystał z twojej rady i z twojej wiedzy, a jeśli nie możesz, no to trudno. Musicie się opiekować tymi, którzy szukają drogi do prawdy. Oni nie są zrozumiani. Tak. Oni są opuszczeni. Jest ich wielu. I wielu będzie chciało odejść. Odejść w jakim sensie? Do nas, z tej planety. A nie powinni. Aha. Nie powinni. Powinni tu zostać. A czy to jest taka możliwość wyboru, że ci, którzy chcą odejść, to odejdą? Zawsze jest możliwość wyboru. Czyli w sensie, co, popełnić samobójstwo? Na przykład. Aha, i to jest oczywiście zła droga, zły kierunek, tak? Dlaczego złe? Oni powinni tu zostać, bo powinni pomagać. Ale czy złe? Aha. Oni chcą do Boga. Inaczej nie potrafią. Rozumiem. Rozumiem. To powiedz mi jeszcze, ponieważ wiesz, jaka jest sytuacja taka ogólna w tym środowisku takim, tym powiedzmy bardziej uduchowionym. Oczywiście. Wszyscy się spodziewają, wszyscy, no dużo, dużo się spodziewa jakichś kataklizmów fizycznych teraz, w przyszłym roku, w tym roku, w przyszłym roku. I to nastąpi, tak? Przede wszystkim nastąpi rewolucja serca. No to wiem. Nie planety. Bo to... A planeta... Tak. Oto. Tylko to potwierdzi. Uważajcie na wodę. Na wodę. Tak. Bardzo uważajcie na wodę. Powiedzmy, że przybliżyć te... Nie mogę więcej powiedzieć. Aha, dobra, szanuję. Już dobrze, dobrze, dobrze. No, dziękuję ci. Dziękuję ci bardzo. Jeśli będzie taka okazja, to chętnie bym jeszcze z tobą porozmawiał, może za jakiś czas. Bardzo chętnie. No ale to raczej bardziej będzie zależało od Mai, czy będzie miała czas i ochotę. No ale w każdym razie ja się wpraszam, że tak powiem. Dobrze. No dziękuję. Anio, my robimy dalej ten seans. Ja cię przesunę do jeszcze wcześniejszego życia. Może to być Egipt, może to być inne miejsce, ale na Ziemi, we wcześniejszym jeszcze okresie, policz od 3 do 1 i będziesz mi mogła opisać to życie, w którym też chyba ważne dla ciebie, jako Mai, bo to twoja historia. Ale dla mnie ciekawe, dlatego że czasy, powiedzmy, przedhistoryczne albo przedhistoryczne wręcz. Więc liczę od 3 do 1. Uwaga. 3, 2, 1. Już. Teraz powiedz, gdzie jesteś, co robisz.
Atlantyda. Już tak daleko? Chcę tu zostać. Głośniej? Chcę tu zostać. Bo? To jest pięknie. Na czym polega to piękno? Przyroda. Przyroda, krystalicznie czysta woda. Piękny wodospad widzę. Piękne jezioro. A woda jest przejrzysta. I co jeszcze? Mogę zbierać kamienie, mogę zbierać kryształy. Widać je w wodzie. One tam są, naturalnie tam są? Tak. Wszędzie są. I znasz się na nich? Tak. Czy każdy rodzaj kryształu ma inne zadanie? Tak. Zostajesz w tym życiu, zostajesz w tym okresie. Ja zrobię eksperyment z tobą. Czekaj. Jestem, przygotowałem się na ten moment. Tylko, że wiem, że się tym nie przejmować. Jesteś leworęczna, tak? Poczuj energię tego kamienia. Opisz jego działanie i jego historię. Długo leżał w ziemi ten kamień. Tak. Ma bardzo skupioną moc. Tak. Intelektualną. Ba, miło mi. Pomaga oczyścić złe emocje. Tak. I daje bardzo dużą siłę. Siłę, którą czuć fizycznie. Tak. Nie nadaje się chyba do robienia eliksirów. Nie nadaje się do czego? Do robienia eliksirów. Nie pić go. Nie pić go z wodą. Coś jeszcze na ten temat? Coś jest w nim nie tak. Wymaga oczyszczenia, czy jest? Tak. Przez co został skażony? Myśli. Jeszcze raz? Myśli. Czyje? Ludzi. On bardzo dużo ściąga. Z bardzo dużego obszaru. On mógłby być, ale nie jest. Powinien być jasny, a jest brudny. Trzeba go zakopać w ziemi. Na jak długi okres? Na całą noc przy pełni księżyca? Albo na cały dzień. To wystarczy. Ale nie. No? Nie wystarczy. On bardzo dużo złej energii nazbierał. On nie powinien być taki, jaki jest. Nie umiem tego określić. W każdym razie to oczyszczanie, które sugerujesz, oczyści go i już będzie? Naładuje go energią kosmosu. A te brudy wszystkie? To nie są brudy. Nie mówię brudy, tylko brudy. Brudy, tak, odejdą. Odejdą? Odejdą, wejdą w ziemię. Ziemia zabierze. Dobrze. Ja teraz... Następny kamień wezmę. Mów o tym kamieniu. Jego światło jest ciepłe. Tak. Ale nie ma wielkiej mocy. Nie. Nie. Zbyt krótko żył. Zbyt mało energii kosmicznej pobrał. Należy go traktować bardziej jako gadżet niż... Tak. Dziękuję ci. Teraz będziesz miała zadanie. Przypuszczam, że trudniejsze. Bardzo dziwne. Co? Bardzo dziwne. No, mów. Dziwne. Nie ma to dobrej energii, nie chcę tego dotykać. A tak? Wibruje.
w środku. Nie. To nie pomoże. Ja nie czuję w tym mocy. No dobrze. Dobrze. Teraz zrobię taką rzecz. Chcę, ażeby cała wiedza, którą masz z okresu Atlantydy na temat kamieni, na temat kryształów, przeszła całkowicie do twojego obecnego życia, aby żadne kursy, żadne nauki pseudoguru nie smąciły tego obrazu z Atlantydy i żeby Maja była prawdziwą, prawdziwą znawczynią kamieni, kryształów. Amen. No. Wracamy do Atlantydy, do tego szczęśliwego, radosnego dla ciebie życia. Chodzi mi o to, żebyś teraz opisała szerzej życie na Atlantydzie w ogóle. Ilu tam ludzi żyje na kontynencie, wyspie? Co to jest? I kontynent, i wyspy. Bardzo duży obszar. Większość mieszka w mieście na wyspach. A ja nie. A ty gdzie mieszkasz? Ja mieszkam nad wodospadem. Dziko żyję. Jesteś dzikuską, w sensie, no rozumiem. Nie lubię miasta. No powiedzmy, tak, rozumiem. I przychodzą do ciebie ludzie? Przychodzą i ja jeszcze do miasta. I czy to jest sposób na życie twój, czy tak, po prostu bierzesz tak opłaty za te swoje? Nie muszę. Nie musisz? Dlaczego nie musisz? Niepotrzebne mi. Bo? Bo wszystko mam. A skąd masz? Dostaję. Przynoszą mi. Aha, czyli to jest też forma zapłaty. Tak, dbają o mnie. I jak cię traktują? Jak dobrą mamę. Nie mają obaw z tobą? Nie. Kochają cię? Tak. Nie masz męża i nie masz zamiaru? Nie jest to moim planem. Jestem sama. Tak. Powiedz mi, jaki jest, nazwijmy to, ustrój polityczny na wyspie? Kto i w jaki sposób zarządza całym tym? Nie jest dobrze na wyspie. Dlaczego nie dobrze? Jedna osoba chce rządzić i bardzo źle rządzić. Już nie jest tak jak dawniej. Nie ma tyle radości. I do czego to prowadzi? Taki ludzie się smucą, ludzie się denerwują. Nie tak było i nie tak miało być. Nie tak. I wobec powyższego, że tak jest, jak jest w tej chwili, że w tej warstwie powiedzmy, jak to będzie skutkować? Co się stanie? Wszyscy się będziemy uczyć. Wszyscy się będziemy uczyć odbierać nauki. Od nowa? Tak. Jak kochać. A w warstwie tej bardziej fizycznej, jak wygląda wiedza na temat, nazwijmy to, techniki? Chodzi mi o sposób podróżowania, o sposób mieszkania. Mamy cudowne łodzie. Tak.
Potrafimy opłynąć całą ziemię. Potrafimy latać. Niektórzy. Latać w jakim? Latać. W jakim sensie? Sami niektórzy potrafią. Jak chcą. To znaczy bez żadnych sztucznych aparatów? Są też sztuczne aparaty, tak. To mnie w tej chwili interesuje. Jakie to są też sztuczne aparaty? Energia. Antygrawitacja. Kryształy. To jest napęd kryształów? Nie tylko. Co jeszcze? Katalizator jest kryształowy. A sama energia skąd pochodzi? Z czego jeszcze pana? To tajemnica, ja jej nie znam niestety. Kto ma? Pewno król. Tam w tym... Tam jest jakby pałac. Tak. I tam mają wiedzę zamkniętą. Już nie chcą jej dawać. Kto nie chce dawać? Władza. Kto to jest? Czy to są ludzie tak samo jak... To są źli ludzie. To są ludzie. Ale biologicznie tacy sami jak cała? Chyba tak. Nie wiem. Nie mam dostępu. Widzę, tak jakbym ich znała, jednak nie znała. Nie mam fizycznego dostępu do tych ludzi, niestety. Zabrano mi to. Kto ci zabrał? Ja chyba tam kiedyś mieszkałam. A byłaś jednym z nich? Jedną z nich? Albo coś takiego. Czuję tam, że byłam, ale teraz nie mogę wejść. Mhm. Oni mnie tam bardzo nie chcą. Jak się to stało, że chcieli się ciebie pozbyć? Prawda. Ja mówiłam zawsze prawdę. A prawda nie zawsze jest wygodna. Tak. Ale nic mi nie zrobili. Nie skrzywdzili mnie. Dobrze. A powiedzmy teraz, w jaki sposób oni panują nad całym tym społeczeństwem Atlantydy? Mają wiedzę. Mają dostęp do wiedzy. Tak. I ludzie się ich słuchają, bo boją się, że bez nich nie przetrwają. To nieprawda. To nieprawda. Czy oni dysponują jakąś wiedzą, którą czerpią, powiedzmy, od innych cywilizacji? Tak. Z kogoś z gwiazd? Tak. Z której strony? Orion. Aha, Orioni. Tylko i wyłącznie Orion? Nie. A kto jeszcze? Orion, Syriusz. Tak. Plejady. Jeszcze może? Tak, coś od nas. Od nas? Czyli? Tak, od naszego układu. Od naszego układu? Od naszego Słońca? Tak, układu naszego Słonecznego jeszcze ktoś. I też gwiezdni ludzie? Tak. U nas, tu na tak. Ziemi? Tak. Co to za rasa? Niebiańska, my mówimy. No. Tylko jeszcze może jakiś przydomek? Bracia. Bracia niby. I to mówisz, że oni są... Oni nam dali wiedzę. Władcy Atlantydy ją, powiedzmy, wykorzystują tak. Egoistycznie tak. Na własnych celach. I nie powinno tak być, nie tak miało być. I co na to Orionici? Odetną się niedługo. Teraz? Nie. Kiedy? Nie. Muszą nas ocalić. Muszą ocalić, pomóc nam, powiedzieć. My mamy przekazywać dalej. Mhm. Prawdę. Zawsze prawda. Wiesz, ale chcąc przekazać tą prawdę, trzeba mieć pewnego rodzaju dowody na to. Natura ludzka jest... Dowodów jest bardzo dużo. I trzeba je odnaleźć. Tak. I teraz moja prośba. Gdzie szukać? W jaki sposób szukać, żeby dotrzeć do tej prawdy najprawdziwszej? Trzeba najpierw... To trudne. Da, pewno bardzo tak. Trudne. No. Bo to nie tylko dobrzy ludzie uciekli, tak? No. Nie pozwalają.
To nie podoba. Władza. Nie umiem ich inaczej nazwać. Mówisz o współczesnej? Nie zawsze są tacy sami. I zawsze chcą tego samego. No taka jest natura ludzka. Tak. Ale nie zawsze. No, są niektórzy ładni, niektórzy ładniejsi, nie? Dużo ładniej będzie. Pozwolenie. Kto udziela? Bóg? Nie. Kto? Ludzie. Trzeba mieć dostęp do ludzi. Trzeba kontaktować się z ludźmi. Stworzyć sieć. Tworzyć co? Sieć. Sieć? Ludzi. Sieć ludzi? Tak. I czym ci ewentualnie teoretycznie zaangażowani w ten cały proces uzdrawiania człowieka jako gatunku i Ziemi jako planety? I jak oni się mają organizować? Jak to mają? Nie ma już problemów z organizacją. Nie ma już problemów z informacją. No ale... Już nie macie tych problemów. Tak, ale ludzie są bardzo sceptyczni. Oni potrzebują... A to tych nie wolno ruszać. Zostawić ich w spokoju. Jak to mówi Jezus, strzepać proch z sandałów, tak? Tak. A propos... Czy Jezus zechce teraz przemówić przez Ciebie? Tak. Witam Cię, Jezu. Witaj. Możesz mi coś podpowiedzieć na najbliższy okres, czym się mam zająć? Jak to widzisz od naszego ostatniego spotkania, minęło tam jakiś czas niewielki. Czy są jakieś zmiany w sensie korzystne? Dużo ciemności ja widzę. Tak. Wokół ciebie. Bardziej mnie interesuje, co jest w moim sercu. Jak to A w sercu miałeś zawsze jasność. Tak? Tak. Miłe. Ale wokół mnie może jest ciemno. Tak, uważaj. Uważaj. Na kogo konkretnie możesz powiedzieć? Nie. Ty musisz sam odnaleźć to sercem. Musisz czuć ludzi. Musisz wiedzieć, komu wierzyć. I ty to wiesz. No tak, czasami intuicyjnie mi to podpowiada, no, ale teraz chciałem bezpośrednio od ciebie usłyszeć. Tak dobrze to nie ma. Nie, nie mogę. Nie mogę podawać ci twoich zdarzeń na tacy. Co? Musisz sam się uczyć. A uczyć się musisz rozpoznawać dobro w ludziach i pomagać ludziom. Bo dobro, to ziarenko dobra, dobrze podlewane, wypuści piękne drzewo, które da cień tym, którzy sami nie potrafią się ochronić. A ty musisz tych ludzi wspierać. Wspierać. To, co zasiałem, ty musisz mi pomóc zbierać. Fajnie, że tak powiem. Trudne to zadanie. Że nie zrobię nic więcej, tylko tyle, ile potrafię, nie? Ile okoliczności. Ja niczego więcej nie oczekuję.